No. I mamy to, moi drodzy. Kolejny, trzeci już odcinek pod rząd naszego trwającego, no, nieprzerwanie przez parę dni grudniowego maratonu. Witam was tak czy inaczej właśnie nie w tym też odcinku, kolejnym już 23, jak tak liczę. I specjalnie zrobiłem sobie taką chwilę jeszcze milczenia. Z racji faktu, iż nie, no niestety, ale poprzedni odcinek, wstęp poprzedniego odcinka jakoś tak dziwnie się uciął. Co swoją drogą naprawdę, od czasu nagrania odcinka z Traitora, pamiętacie jeszcze w ogóle tę grę? Naprawdę mi się przez tyle lat, kurde, nie zdarzyło od czasu właśnie tamtej gry. Nagrywania tamtej gry. I teraz zdarzyło się ponownie, ale nie chciałem tego go poprawić w montażu, bo raz, że nie było czasu, a dwa, że... A że miałem też inne rzeczy do zrobienia, przy czym niekoniecznie te, które miałem do dyspozycji. Ale no. Tym razem, jak widzicie, nagrywamy to wyjątkowo wreszcie nie o godzinie 22, tylko o godzinie 20, czyli no, cytując Killera, niewiele lepiej, ale lepiej. No to jest tak czy inaczej, w dzisiejszym odcinku będziemy robili co? A no, po zakończeniu, w poprzednim odcinku... odcinku... Po zakończeniu, w poprzednim odcinku poziomów, zestawu poziomów Grażyny poprzez... tak zwanej Grażyny, no tak ją nazwijmy, no czyli Effective Super. Ten jedyny poziom, którego no mieliśmy dokończyć, którego no bez sensu postanowiłem który bez sensu postanowiłem ja robić w poprzednim odcinku. Bez sensu postanowiłem ja no spróbować jeszcze zrobić nowy, tym przed poprze tamtym przedpoprzednim odcinku. Zaczęliśmy my w tym samym właśnie poprzednim odcinku, serio. Pamiętam, jak w poprzednim odcinku zakończyliśmy, no tak czy inaczej, serię poziomów, no, tak zwanej Effective Super Key. To dane nam było w tym samym odcinku, w przeciągu tego samego poprzedniego odcinka właśnie, rozpocząć serię poziomów, tym razem Pogo Stick Guy'a. Którego tutaj przebiegnę oblicze właśnie macie przyjemność w tym momencie obserwować i widzieliście już zresztą na samym wstępie bezpośrednio. No i co? No po zwieńczeniu trzech pierwszych poziomów, teraz nadszedł czas, by przejść dalej. Przy czym zastanawiającym jest, ile czasu mi zajmie ten odcinek, bo przeszykowałem sobie miniatur tak 24 na jeszcze przynajmniej te parę odcinków, na jeszcze przynajmniej ten jeszcze jeden odcinek, ostatni z tej gry. O ile oczywiście. No tak wyjdzie, że będzie trzeba jeszcze ten jeden odcinek właśnie z tej gry nagrać, chociaż coś mi się zdaje, że wątpię. No zobaczymy zresztą, czy uda nam się w jednym i tym samym odcinku ograć pozostałe 6 poziomów jeszcze znajdujących się w tej grze do ukończenia, czy może jednak niekoniecznie. No ale nie ma co dłużej przedłużać tego wstępnego gadania, po prostu lećmy z tematem. Okej. No i zaczyna się ciekawie. No i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no kiedy zaczęliśmy tego pogotigaja, no ma przyjemność być to postać o wiele bardziej spokojna. Taka. Nie to co... Wow! Ej, aż mi kask w ogóle spadł. No jeszcze ten kamień, no po prostu cudownie. Dobra, więc tam nie schodzimy, to był jedynie, no, eksperymentalnie, tylko i wyłącznie rzecz. A. Ziup. Ha. Za. Bum. Ziap. I szram. Dam. O nie. Wow! Wow, kurde, jeszcze tego brakowało. No tak jak mówię. Są to o wiele spokojniejsze poziomy. My, w przeciwieństwie do wszystkich tych, które robiliśmy do tej pory, z racji, ja przepraszam bardzo, no wiecie. No de facto, kim dokładnie sterujemy, bo jako iż jest to Pogo, czyli de facto koleś poruszający się raczej w podskokach badumcy, no to właśnie, no.
Nie ma co oczekiwać tutaj jakichś dynamicznych, szalonych pościgów, jakie miały miejsce do tej pory. Przy okazji, no wszystkich poprzednich bohaterów, które, że no przecież mieli, że czas na kółka! Ała. 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 No nie, ja oczywiście, że reklam. Tak więc to jest same ciekawe, ma przyjemność być też to. Jak? Serio? Tak więc, no właśnie. No tak jak mówię. No mają przyjemność być one takie no relaksujące stosunkowo, o ile oczywiście doskonale wiemy, gdzie skaczemy. Chociaż nie jest to takie przerąbane, jeżeli chodzi o swój poziom trudności, jak wszystko, co było do tej pory wcześniej. O cholera. No to było ryzykowne całkiem. Ale dobra, no przetrwaliśmy to. I will survive. Ha. No i swoją drogą też zastanawiam się nadal, jak nazwać poprzedni odcinek, bo zastanawiam się odnośnie, no, wkroczenia na scenę Pogoskoczka. Pogoskocza po prostu i jeszcze paroma innymi nazwami, naprawdę. Nie! O kurde. Kurde, ten... No właśnie. No i no nie wiem. No jeżeli wyjdzie tak, że w tym odcinku uda nam się ukończyć wszystkie pozostałe z tej mobilnej wersji Happy Wheelsów, no to właśnie. O, tym razem udało mi się to przeskoczyć, proszę bardzo, ale to był błąd. Zdecydowany błąd. Nawet jeżeli uda nam się w sumie nagrać no, w tym jednym 23 odcinku. Serio? W 23 odcinku te 6 pozostałych poziomów do ukończenia w tej grze, jakie pozostały. No, 6 pozostałych poziomów po Ghost i HBDC jednocześnie też tymi paroma pozostałymi poziomami w tej grze. Poziomami do ukończenia w całej grze, no to możemy zawsze wrócić do tych poziomów z wybieraniem bohaterów, aby móc je przejść tym razem innymi postaciami niż się przeszło wcześniej. O ile oczywiście nabierze mnie taki pryzmat. Taką potrzebę. Nie! No, pułapka tutaj. No niby Pogo Stickmana. Ten kask mnie ochronił bardzo. Dobrze, złap się pyskiem, złap się pyskiem. Złapał się pyskiem kolega, więc jest dobrze. I bum. No i dobra, nie spierniczmy tego. Hops. Hops. A. No i teraz trzeba wskoczyć jak najwyżej. Niczym Paul Beats, który jest nie tylko DJ-em, ale też wziętym alpinistą. No i proszę bardzo. Udało nam się. Udało nam się. Serio? W każdym razie. No więc ten, proszę bardzo, no udało nam się, tak jak mówię, ukończyć ten poziom. Tutaj jak widać wyraźnie, no trochę nam przyniosło to komplikacji. Chyba co ja robicie? Dlaczego ten... O nie. Ha! O, teraz się udało tego uniknąć mi.
No tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, no raczej no jest jak jest, jest jak jest, jeżeli chodzi o obecny czas. Tutaj nawet jak nam się uda ostatecznie no w tym jednym odcinku nagrać te pozostałe poziomy do ukończenia w tej grze, poziomy jakie w tej grze zostały do ukończenia nam, no to no wiecie. Możemy zawsze spróbować się w tych ostatnich poziomach. W tych poziomach Select Character. Jeszcze raz poprzez wybranie nowych postaci, z do tej pory wybraliśmy. Ale wpierw, no właśnie, zajmiemy się tym, co mamy tutaj. Tutaj póki co, no, Pogostick Guy. No, proszę bardzo, poziom czwarty ukończony. Nie przeglądajmy tym razem tego. Tego czwartego etapu, tego replayu, bo wiemy, jak to się skończy. No i okej, teraz, no była wcześniej jakieś tam góry, teraz są jakieś takie inne jeszcze dziwne rzeczy pod postacią. Nie udajemy się tam. Ha! Dobra. Ha! O nie. Ej, tu jest gwiazdka, ale fajnie. Dobra, mam nadzieję, że. Ale się przestraszyłem. Jezus Maria, zwaliło mi się to na łeb. Ej! Ej, nie mogę się ruszyć! To mnie. No de facto można uznać, że przegra. Co? Co się stało? Nie! Co to bezsensowny gnój z tych poziomów. Zresztą to ja nawet nie wiem, co mówiłem! Tak naprawdę wcześniej zdążyłem zapomnieć. O nie! 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 Ała! No i skończyło się, kurde, babci sranie w tym momencie. Nie no, cudownie. Babci sranie, a przecież już wcześniej dane. Już mamy dawno za sobą te poziomy z cyberką. Kurde, serio! Nie o to mi chodziło. Ała, ała! No kurde, akurat zamknęło się wtedy, kiedy. Nie, to nie ma sensu. Dobra. Raz, dwa i trzy. Uf. Hops. Nie!
Dobra, i teraz spadamy! Jasny gwint. No to było bliskie. To grozi śmiercią. Nie! Nie! Serio? Nie no, wynośmy się stąd. Wow. Okej, okay, czyli jednak nie tędy droga, bo jest przejście zamknięte. Więc schodzimy tu. Do tych mrocznych podziemi. Cicho tutaj. Bo ja teraz ten. Okej, przepraszam za małe problemy techniczne, ale... Nie! Serio, nie dość, że mnie dźgnęło, to jeszcze zrobiło takie... A tutaj nie wiem, co by się wiedziało. Next boss in Obakrums Obunga? Co to? What? Co to? Co tu robi Angel Speed? Dobra, jeszcze raz. W przyspieszonym tempie, żeby nie było... Ziup. Aha, no i jeszcze raz, no właśnie a propos tego tytułu, no nie wiem, poprzedniego odcinka, to naprawdę nie potrafię się zdecydować. Nie wiem, jakiś tam... Pogoskoczek wkraca na skrzynię, albo na jakieś takie... Serio? Ła! Nie! O kurde! Nie chcę! Nie! Jezu Chryste! Uf! Na całe szczęście! A! Uf! No prawie by to zahaczyło miło łeb i byłby koniec, naprawdę! A tu trzymamy do czynienia, no właśnie z tym toporem. Także zejdźmy powoli na dół. Tutaj na spokojnie. Rach, ciach, ciach. Nie! Jak ja mam tutaj uciec, kurde! Naprawdę, ja się pytam. Na serio. Pięknie. I zablokował się sukinsyn. No fajny park atrakcji, nie powiem. Nie. Aj, no to by było głupie z mojej strony. Ło, no dobra, no to mam zablokowane przejście dalej. Trudno. O nie. Jej, to było bliskie. Co? Jakim cudem? No to się nazywa pech. No i znowu ta cholerna... Okej, tak czy inaczej, no na pewno coś w tytułu poprzedniego odcinka jeszcze przemyślę. No przynajmniej w jego YouTube'owej postaci w sumie.
Bo jest tam na folderze, jest tak bardziej zatytułowany, mniej więcej. Chociaż mogę po prostu no wstawić, bo niepotrzebnie czasem widuję przy tytułach, jakby nie patrzeć. Natomiast tak czy inaczej, no tak jak mówię, no jeszcze się nad tym tytułem zastanowię, ale póki co to nagrajmy ten i miejmy spokój. A! Serio? No przecież to było celowe samobójstwo w tym momencie. Bum. Ło. Dobra. Nie! Kurde, no przecież to było niebezpieczne bardzo. Tego też byśmy zdecydowanie nie chcieli. Bum, bum. Nie! No przecież co tu się dzieje? A! Jak? No przecież nie umiem skakać w tym momencie! Moja postać nie umie skakać w tym momencie. Moja postać zostaje automatycznie odebrana umiejętność skoku. No dobra. No może. No bez pościgów się obywa. Ale za to mamy. Nie. Dobra, no to jestem zablokowany. Dobra. Ho! Jak ja mam tego kurde uniknąć? No i znowu tak. Jeszcze raz. No, że to jest jakiś ponury absurd, żeby. Tego nie dało się przejść. No, nie ma w tych etapach pościgu, tak jak powiedziałem, co prawda. No, tak jak powiedziałem, no, co prawda nie ma w tym. Nie ma w tej serii poziomów pościgów, co prawda jakichś dynamicznych i innych takich, ale za to jest kurde ten, no nadal no śmiercionośne tory przeszkód różnego rodzaju. I to takie bardzo specjalne jak na potrzeby. Pogo Stick Gaja przestało. Bum, 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 bum. Nie, no zaraz to bym sfailował dostatecznie, ale i tak ja failuję w tym momencie, więc na nie wychodzi. Dobra, więc teraz tak, robimy taką akcję niczym z Mission Impossible. Hu. A. No niestety, ale w tym momencie dziwnie jakoś skok nie działał, ale teraz już działa. Ej, no co tu się stało? Te podziemie zostały zmodyfikowane w jakiś taki dziwny sposób. Ja się autentycznie tego boję. Serio? Nagrywa się w ogóle? Tak, nagrywa. Raz, dwa i trzy.
Nie. Nie będzie tak. No. Czas opuścić ten cyrk. Dosłownie. Drugą stroną. 150 sekund. No pewnie dałoby się to zrobić szybciej, ale niech będzie jak jest. A teraz zawitaliśmy na jakąś dziwną planetę. Wygląda na to. Tutaj to należy kliknąć, żeby wszystko się stawiło zgodnie z naszą wolą. Kurde. Takie no bardzo fajne poziomy w stylu Rymena, nie ma co. Teraz z kolei, no bo w samym oryginalnym Happy się też były zapewne wyznaczenie na wpływu do Raymana. Bardzo fajne rzeczy, nie ma co. Tutaj, kurde, lepiej uważać, bo skała może nas rozwalić. I ciekawe, jak to się skończy. Idziemy na górę. Nie. Kurde, to są w oczywisty sposób pułapki. No, by nas wypierdzieliło głęboko w przestrzeń kosmiczną. Ciach. Proszę bardzo. No dobra, no to przejdźmy jeszcze sobie z parę kolejnych. Oczywiście pomijając cholerne reklamy po drodze. No i dobra, kolejny poziom a tu. O cholera jasna, no widzę, że powtórka z rozrywki z Sigłej Gaja. Niestety. Wiecie, futurystyczne pułapki. Ło! No poziomy wymagające bardzo zręczności, ja przepraszam bardzo. Ziub, 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 ziub. A! To jest strefa bezpieczeństwa. I to jest tym bardziej strefa komfortu. Skaczemy. O nie. Okej, okay, rozumiem, że w takim sensie się podnosimy. Nie! Ależ to był fuks teraz. Leżymy. I bum. I coraz to wyżej. Fantastycznie. Należy zobaczyć powtórkę z tej też racji. Ziup. Nie, tak nie było. Tak zdecydowanie nie było. Myślałem, że jeszcze bardziej się rozwali na kawałki. Dobra, więc rozgrywamy to jeszcze raz. Nie.
Serio? Dobra, spokojnie. Powiedziałem spokojnie. Ha. Ciach. Ciach. Dobra. Fuh. Raz, dwa i trzy. Yeah. No i znowu. Zakończyliśmy poziom. Your best time. Zakończyliśmy poziom bez kasku, ale za to w jakimś stylu. Mam nadzieję, że tym razem może. Dobra, zobaczmy, jak gra zinterpretowała moje ruchy. Tutaj szalone. Mojego tutaj wszędobylskiego uciekania. Znowu źle. Znowu kurde źle. No, jakiegoś pecha. My ewidentnie ta. To AI powtórkowe, bo to nie jest na zasadzie filmu, tylko po prostu postać odtwarza nasze ruchy, jakich my jako gracze dokonaliśmy. Nie wiem. Ziup. Oj. O kurde. Serio? No i teraz co? Prawe do lewego, lewy do prawego, co? No właśnie. Nie. Ziup. Nie, 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 nie. No, to jest sam finał. Kurde. Serio? Serio? To jest za dziś ponury absurd. A! Nie, 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 nie! No teraz zaczyna mi iść coraz gorzej w tym poziomie. Bez sensu. Dobra, więc zapowiedzę na sto raz. W ogóle kurde nie odpalać tego nagrania najlepiej, bo to się skoczy tylko i wyłącznie w jeden sposób. Ja. Dobra.
Tutaj to nie przez drenowanie z naszej strony. Tak jest. No i znowu bez kasku kończymy. No cóż za ironia. Po prostu. Dobra, dobra. Leżymy, leżymy i nie wstajemy. A. Ziup. Ziup. I proszę bardzo. Going in style. I to jest nasz lepszy rekord w tym momencie. No dobra. Poziom dalej. Przechodzimy. I oto co z kolei mamy tutaj. Dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra. Ziu! Zjeżdżamy. No tutaj trzeba będzie zdecydowanie wybrać odpowiedni moment, kiedy móc to wszystko wreszcie zatrzymać. No. No kurde, tylko. Że jakoś się nie udaje. No dobra. Raz, dwa, trzy i bum. Dobra. Lewo, prawo, prawo, lewo. To jest proste. Prawo, lewo, oj. Prawo. Ale mnie to wystraszyło. Co to było? Jezus Maria. Auć. No dobra, czyli taki poziom z przyciskami. No widać, że panom z Total Jerk Face absolutnie kreatywności nie panuje. Dobra, więc spróbujmy jeszcze raz. No tutaj się niestety nie uda. Tutaj jeszcze raz. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo. Kurde! No przecież. A jak dać stałem na to pierwsze źle, to nic się nie stało. Ciekawe. Dobra, jeszcze raz. Tutaj się to robi tak. Potem tak. Żegnam. Lewo, prawo, prawo, lewo. No przecież jak ja mam nad tym kurde zapanować, skoro. Lewo. Prawo. Prawo. Dobra. Lewo. Nie. Znowu coś kliknęło, tym razem nie po mojej myśli.
bo się przesuwa to w moją stronę. Tutaj mam nadzieję, że coś mi nagle nie spadnie na łeb, albo coś mnie nie zastrzeli. Tutaj należy po tym to najlepiej podnieść. Najlepiej to zastopować. A tu co? Śmierć? A! O kurde! Nie spodziewałem się tego. Naprawdę. Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Bez sensu. Raz, dwa, trzy, cztery. BUM! No, nie miejmy tak głośno gry. No przecież w ostatnim odcinku już ciszyliśmy specjalnie i teraz co? Znowu będziecie ledwo mnie słyszeć zapewne. Nie, bum. Dobra, lewo, prawo, prawo, lewo, ale przynajmniej dobrze, że te przyciski się nie naciskają stopniowo. Prawy. I teraz lewy. Uff. Dobra, tu. No kurde, serio! Akurat wylądowałem tak. No tak, i oczywiście, że mnie rozjechało, no. Nie, no ja sobie robię. Proszę bardzo. Dobra, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. A! Dobra, i tak jak mówię, mam nadzieję, że coś mi nagle nie spadnie na łeb, bo to się źle skończy. Dobra. Dziękuję bardzo. I tutaj z kolei należy uważać na co? Aha! Na tę dziurawą podłogę, jaka tutaj jest naprawdę ledwo widoczna. Ha! Nie no, kurde. Przepraszam was. Maria, naprawdę? No ale co ja mam tutaj zrobić do jasnej cholery? No kur... Zaraz mnie coś tu pierdyknie autentycznie. Dobra. Raz. Dwa. Niech to sobie wystaje z tego, z sufitu. Bardzo trzeba zrobić coś takiego. Raz, dwa, trzy. Dobra, tu. Prawo. No przecież kliknąłem, chciałem kliknąć prawo. Dlaczego to cielsko tego pogo stick jumpera? Jezus, teraz będzie to tak wystawało, to sukcesyjstwo. Bum. Nie! No to się doskonale złożyło.
Lewo, prawo, prawo, lewo. Nie, to nie to. Prawo. Prawo. Lewo. Dobra, jak się kliknie źle prawo, to to ten, nic się nie dzieje. Nie. Nie! Aha! No to wszystko rozumiem. Czyli mam tak naprawdę udać się tam na górę. No i to zmienia postać rzeczy. No, no, i o to chodziło. No i teraz tak. W każdym razie. Nie. Jak ja mam to przejść? Przepraszam bardzo. No przecież te reklamy zaczynają mnie. Dobra, no to teraz przechodzimy to ekspresowo. Patrzcie na to. Ziu. Dobra. Dwa, trzy, cztery. Dobra. I teraz tak. Od razu robimy coś takiego i coś takiego.
A, no tak, przecież tu są kolejności. Dlaczego ja tego nie zauważyłem? Dlaczego ja to teraz zauważyłem? Myślę, że należy wskazać dane jeszcze raz przy każdym. Dobra, chodzi o to, żeby kliknąć jakiś przycisk. No, w ktoś wygląda się jak trzeba. No, tutaj z kolei zadania są logiczne. No, nie udało się. Byłem wcześniej wypadkowo, żeby stąd bomby nie rozwaliły. A teraz? Ło! Jest, udało się. Przechodzimy dalej. Znowu, kurde, plac budowy, jak widać. Ajajaj. Tutaj trzeba będzie przekoziołkować się w sumie. Huo. Jakie kurde, ten, no to jest znacznik co najwyżej tego, że to ten gnojek się obraca, a nie, i nic poza tym. Dobra. Uff. Dobrze, że tamta baryera mnie uchroniła przed zgonem ostatecznym. O nie, o nie, o nie, serio? A! Ha. Dobra, jestem sobą absolutnie zachwycony w tym momencie. Ziup. Ziup. Coś mi się zdaje, że szykuje się jeden z dłuższych odcinków Habibisa. Bynajmniej, bo zacząłem go nagrywać w godzinie 20, a o której skończymy, to się jeszcze zobaczy. No i przecież mam też te osobiste rzeczy do rozwiązania. A i w ogóle właśnie, no co powinienem był wam ten parafialnie ogłosić. Serio? A, dobra, udało się. Ło! A! Haha! To, że na kanale. Co tu się. No i teraz zobaczmy na nagrywce, replayu, jak to wyszło. No chyba, że znowu będzie jakiś błąd. Niestety. Pięknie. O nie, tylko nie to. Jak to się. Serio? Nie, nie o to mi chodziło. Zdecydowanie nie o to mi chodziło. Ała, ała, ała. Zaraz zgi. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No nie wiem, co się teraz dzieje z tymi replayami, ale to jest po prostu jakiś koszmar. Nie. Dobra, no więc przechodzimy jeszcze raz w takim razie ten budowlany poziom. I coś czuję, że chyba jednak zmierzymy do tego finału, ale tak czy inaczej, no tak chciałem powiedzieć. No swoją drogą to planuję jeszcze na nagrywkę z innej, no na potrzeby na końcówki tego roku, no gry, żeby no uzupełnić rzeczy. Czy na ten 2023 rok, a nie tylko te Happy Wheelsy, na których aczkolwiek nagrywka, no jak wie.
się przecież zajęła, no ten rok cały, ponad aż 14 miesięcy. Czy tam 16? Kurde, odpadł Michał. No ale no chciałbym w tym roku jeszcze nagrać jakąś grę, no przynajmniej pod sam jego koniec i konkretnie no jest to taka drugowojenna gra, jakże tak powiem falowa, z falami, w której no mamy za zadanie odpierać ataki przeciwników, kolejnych fal przeciwników i możemy rozbudować różne rzeczy i to jest desert 1944 czy tam 3, gdzie wcielamy się właśnie, gdzie musimy walczyć z takimi no Afrika Korps czy inną tam żołnierzami. Ziup! Mój drugi najlepszy czas, spoko. O, i to koniec. No i? A, to był faktycznie ostatni, kurde, poziom. Dziewiąty. You did it. You beat all available levels. We are making more, but millions of user-made levels can be played and can be... Thank you for playing. Original game, Jim Bonacci. Jim, czyli James. I piosenka intro, Jack Sankowski. Spoko. No to w takim razie wygląda na to, że to by było na tyle. Special, no thanks, time. Specjalne nie, podziękowania, czas. Okej, no to wygląda na to, że to było na tyle, moi drodzy. Że faktycznie, no jak nam tutaj sam Nabis informuje, to był właśnie koniec. To był właśnie koniec. Za mobilną wersję odpowiadali właśnie między innymi Fancy Force. No i właśnie, no, we're making more, but... Ale miliony poziomów użytkowników zostało dostępne na oficjalnej stronie Happy Hillsów do zagrania w przeglądarce na stronie Total Jerkface. Także no, wiecie, Jack Zankowski, Polak, kurde, pracował nad muzyką, intrasong. Wstępniaczkową muzyką taką. No i co tu dużo mówić, no. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak uzupełnić, no ten... No te okrągłą liczbę 24 odcinków. Okrągłą, no 24, no parzystą liczbę 24 odcinków. O ten przynajmniej jeszcze jeden epizod, w którym... No, pozwolimy sobie jeszcze raz przejść te poziomy z serii Select Character. Select Character. Przy pomocy no, innych postaci zrobiliśmy to za poprzednim razem. Tak więc no właśnie. No i cóż, mogę rzec, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Tutaj napisy kocowe sobie elegancko lecą. No i to na ten moment w grze na tyle, aczkolwiek jeszcze z nią skończyliśmy, gdyż mamy, no właśnie, do rozwikłania pewne rzeczy tutaj. Jeszcze do rozwikłania pewne rzeczy tutaj. Albo i kurde nie, gdyż jak się okazuje, gra się kompletnie zblokowała. Gra się kompletnie zblokowała. No, tak jak kogoś o napis, no, udało się, zrobiłem to, hura, no, ukończyłem wszystkie poziomy. Tylko, szkoda jedynie jest taka, że nie da się teraz do niego wrócić. Notch size, adjust controls for notch. Nie da się ich rozegrać ponownie. Jakby gra się miała przynajmniej zafiksować na stałe, na to, że ją pokonaliśmy, czy jak? No nie wiem, w każdym razie, no... Chyba coś się zdaje, że będę musiał zrobić jej... Restart poziomów. Musieli zrobić wielki restart poziomów. W tej grze, no przejść wszystko od nowa, w swoim czasie, na spokojnie będę musiał.
aby ostatecznie wszystko doprowadzić do jakże spektakularnego go finału. Tym razem, no, pod postacią przejścia, innymi postaciami niż do tej pory, no, tych ostatnich poziomów. A póki co, no to tak jak mówię, no, żegnam się z wami, no, wielka szkoda, że nie udało się, że to cholernie nie można wrócić do tych rozegranych wcześniej poziomów w celu, no, na przykład pobicia ich rekordów i, rozegrania ich jeszcze raz i na przykład pobicia ich, też rekordów swoich poprzednich w nich. Czego, no, a przecież ten, no... Więc no totalnie nie rozumiem, dlaczego miało przyjemność tutaj nastąpić to, co nastąpiło. No ale już tam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w być może kolejnym odcinku z tej gry. A ja tymczasem sam biorę się za robienie tego, co do mnie tam osobiście sprawowo, co do mnie należy tam, jeżeli chodzi o sprawy osobiste. I mam nadzieję, że ta cholerna klątwa nie będzie miała zaś uwagi. No i jeszcze raz, co z tym materiałem podsumowującym zeszły rok? Spokojnie, w okolicach, no, na parę dni przed Sylwestrem się ukaże, a póki co, to żegnam się z wami. I to by było chyba póki co na tyle, jeżeli chodzi o tegoroczny, odgrudniowy maraton z Happy Wheelsów. Jak widzicie, udało nam się przejść już wszystkie poziomy, do których szkoda, że po ukończeniu wszystkich nie da się z powrotem wrócić. Tym bardziej, że no, jak sami twórcy zarzekają się, to tak naprawdę jeszcze nie koniec, gdyż że się ma powstać do tej gry jeszcze więcej poziomów. Także no, wyczekujcie, że kiedyś być może ta seria powróci, ale już ze specjalnym podtytułem. Jakimś takim sezonem drugim, czy czymś w tym rodzaju. Na tę chwilę jednak to tyle. Ułożymy Color Style, choć no, Focus Stick Guy, choć miała przyjemność być wymagająca, to jednak udało się te pozostałe 6 poziomów zrobić jeszcze w tym odcinku. A w 24... tym, no cóż, no zajmiemy się oczywiście właśnie tym Select Character. No więc tak, no dopóki natomiast no nie zostaną dodane do tej gry nowe poziomy, no to no cóż, no cóż ja mogę rzec, no to by było zdecydowanie, jeżeli chodzi o tę grę, na tyle. Zdecydowanie na tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Grę w obecnym czasie. Się, pomijając już tę sprawę chęci ponownego przejścia Select Character, przejścia serii poziomu Select Character, składający się póki co tylko z 4 poziomów. A ja żegnam się z wami i widzimy się już za niedługo w kolejnej grze na kanale. Także, jakby to powiedział Disowski, pół do zobaczenia i cześć. Idealnie o godzinie 21:37 kończymy. No, cóż za kurde zrządzenie losu.